Dziś przed Sądem Okręgowym w Olsztynie występowałem jako obrońca w postępowaniu apelacyjnym. Nie była to moja sprawa, zastępowałem akurat koleżankę, no a w sprawie tej chodziło o to, że kilku oskarżonych stanęło pod zarzutem kradzieży 1000 litrów paliwa z maszyn rolniczych zaparkowanych przy jakimś tam gospodarstwie. Co ciekawe, no tego czynu mieli dokonać jednorazowo, czyli wjechać tam, dostać się przez dziurę w płocie na teren gospodarstwa i ukraść, spuścić te 1000 litrów zaparkowanych tam maszyn. No to od razu się można zastanawiać, jak oni tego dokonali, szczególnie, że to przez tą dziurę w płocie wynieść 1000 litrów paliwa w jakichś kanistrach czy zbiornikach, no to nie jest tak łatwo. No otóż sąd rejonowy w Szczytnie dał wiarę twierdzeniom w akcie oskarżenia, który wniósł prokurator, że oni tego dokonali za pomocą 5 200-litrowych zbiorników. Więc no, może się tu już pojawić jakaś lampka ostrzegawcza i zaczynamy się zastanawiać, jak oni te 200-litrowe zbiorniki najpierw niepostrzeżenie wnieśli na teren posesji przez dziurę w płocie, a później w drugą stronę nieśli z tymi 200 litrami paliwa każdy. Czyli to tam waży gdzieś, no paliwo jest lżejsze trochę od wody, no to załóżmy, że waży to 180 kg ze zbiornikiem, to lekko, to dwie osoby nawet ciężko taki zbiornik nieść gdzieś tam po polu, czy przez jakieś tam ogrodzenia przenosić. I dalej, co ciekawe, tych zbiorników było 5 i mieli tego dokonać podróżując 4 osoby Oplem Vectra Sedan, więc musieliby zmieścić jednorazowo 5 tych zbiorników do tego Opla, jeszcze siebie i dojechać gdzieś tam na miejsce przeznaczenia. No tutaj prokuratura porządziła takie oskarżenia, a sąd rejonowy nie miał żadnych wątpliwości, sąd rejonowy w Szczytnie i skazał oskarżonych to tam na dość surowe kary. Na szczęście sąd okręgowy bardziej był tutaj dociekliwy, no i zaczął też, oczywiście obrońcy mieli apelację, no ale sąd zaczął tak się też zastanawiać, podzielać te wątpliwości, czy to w ogóle było możliwe. I co tu się okazało, że od samego początku przez policję, potem prokuraturę i sąd, no jakby pojawiło się jedno za dużo zero, bo to postępowanie dzisiejsze wykazało, że te zbiorniki to nie były 200-litrowe, tylko takie 20-litrowe baniaki, no i oni za pomocą tych baniaków tam to paliwo zlali, a że rolnik powiedział, że zginęło mu 1000 litrów paliwa, to policja, prokuratura i sąd dali wiarę, że wbrew logice, jak powiedział, że 1000 zginęło, to oskarżono ich o 1000 i skazano też za 1000 litrów. Także to dosyć ciekawa sprawa. No, rzadko aż takie ciekawostki się trafiają, żeby sąd, prokuratura i policja tak sobie pofolgowały logice, żeby takie wyroki wydawać. Ogłoszenia wyroku jeszcze dzisiaj nie było. Sąd z różnych tam przyczyn odroczył to na za tydzień, ale już ten wyrok no, musi ulec jakiejś i to dużej zmianie.